Siemano, ja jestem gitarowy Grajek. Dzisiaj pokażę wam efekt, który niedawno trafił w moje ręce. Jest nim Digital Tech Dead Metal. Od razu zaznaczę, że jest to efekt, który jest stworzony dla osób, które kochają grać metal. Jest to efekt, dzięki któremu twoja gitara zabrzmi tak jak chcesz, żeby brzmiała gitara w gatunku metal czy heavy metal nawet. Jeżeli grasz jakieś cięższe brzmienia, metal czy coś w tym stylu, to ten efekt jest dla ciebie i twoje koncerty, twoje występy odmienią się w 100% z tym efektem. Dobra, przejdźmy do budowy tego właśnie efektu. Mamy tutaj proste cztery gałki. Pierwsza gałka jest to gałka level, dzięki której podbijamy moc, jak słychać bardzo ten efekt. Druga gałka jest to gałka low, dzięki której podbijemy niskie dźwięki. Trzecia gałka jest to gałka mid, czyli środkowe dźwięki podbijamy. A ostatnia gałka, czwarta, jest to gałka high, gdzie podbijamy najwyższe dźwięki. I jeżeli raz tutaj wciśniemy, to ten efekt się odpala. Mamy tutaj trzy wejścia. Pierwsze wejście, które tutaj się rzuca, jest to kabel, który idzie bezpośrednio stąd do gitary. Jest to input. Po tej stronie mamy dwa wyjścia. Pierwsze wyjście jest to wyjście amp, a drugie wyjście mikser. I zależnie gdzie się wepnie, inaczej będzie to brzmiało. I jest tutaj wejście do zasilania. Ja wpiąłem tutaj kabel do zasilania i jest wpięty do zasilacza. Jak możecie zobaczyć, cały efekt jest w kolorystyce czarno-czerwonej, który dodaje takiego charakteru i czuć, że ten efekt jest stworzony do metalu. Dobra, to by było wszystko o budowie, a teraz przejdźmy, jak brzmi ten efekt dead metal. A teraz skręćmy na maksa w gałkę low. A teraz skręćmy wszystko na minimum. Oprócz oczywiście gałki level, bo nic nie będzie słychać. A teraz wszystkie gałki na maksa. No jak mogliście usłyszeć, to na pewno był mocny przester, bardzo mocny. I teraz te gałki ustawmy na połowę. A level dajmy troszeczkę więcej. Uwaga, teraz będzie bardzo mocny test, bo level będzie odkręcony na maksa, ale wy się nic nie bójcie, ja wam przyciszę to w montażu. A teraz wszystko jest na połowę i pobawmy się tym wejściem. Na razie wyłączę to, żeby nie było sprzężenia i przepnę z output 1, czyli z amp, do output 2, mikser. I teraz wszystko jest na połowę w output 2.
jak możecie usłyszeć, naprawdę zależnie gdzie się wepniemy, to takie brzmienie uzyskamy i się będą różnić kompletnie te brzmienia. Odkręćmy teraz gałkę low na maksa. I teraz powróćmy z tą gałką na połowę i kolejna gałka na maksa, gałka mid. I zróbmy to z kolejną gałką, ta powraca na połowę i gałka high jest na maksa. I teraz sprawdźmy, jak będą wszystkie gałki razem na minimum dane brzmiały. Jak można usłyszeć, tutaj jak się da wszystkie gałki oprócz level na minimum, to sygnał jest bardzo słaby. I teraz wszystkie gałki są na połowę, a gałkom level dajmy na maksa. A teraz pokażę, jak zabrzmi ten efekt po włączeniu i bez włączenia, żebyście mieli taką różnicę. Czyste brzmienie, a to... To patrzcie. O. Teraz jest efekt wyłączony. No i teraz włączam. Dobra, i co tu jeszcze możemy przetestować? Dajmy wszystko na maksa, ale ja wam to w montażu przyciszę, żebyście nie mieli takiego zaskoczenia, że nagle jest tak głośno. Wszystko na maksa. No, można usłyszeć, że jest przester, jest bardzo głośno i naprawdę nie trzeba odkręcać tego na maksa, żeby brzmiało świetnie. Ja teraz po prostu raz uderzę w gitarę i będę kręcił gałką. Dobra, podsumowując, tutaj jak możecie zauważyć, te dwa wyjścia całkiem sprawiają, że twoja gitara brzmi różnie i zależnie od tego, jak potrzebujecie, żeby w danym momencie brzmiała wasza gitara, to tak się wpinacie. I tak jak mówię, uważajcie na gałkę lewą, bo ona strasznie podbija sygnał. Tak naprawdę każdą gałką, jeżeli się pokręci o milimetr, to już będzie inne brzmienie. Ja jak usłyszałem to pierwszy raz, to się zakochałem i na pewno dołączy to do mojego pedalboardu i zostanie ze mną na zawsze. Będzie to takim brzmieniem, które zaskoczy niejednego. A w tym odcinku byłoby to już wszystko. Zapraszam do lajkowania, do subskrypcji. A to był efekt Digital Tech, Dead Metal. Zapraszam do poprzednich filmów, kolejnych. Do zobaczenia. Cześć!